No i stało się, dzień dobry. Szaman zaspał na poranek. Witam i przepraszam. Powiem tak, nawet nie zaspałem, ale leżę tak już nie wiem i czekam, kiedy ta wspaniała elektronika, której chyba nie nastawiłem, zadzwoni i dopiero jakieś bliższa analiza, że to już jest jasno i to niemożliwe, spowodowała, że jednak zszedłem i zobaczyłem, że to już po czasie. Także wybaczcie, stało się w portalowym 12 dniu żółtego krystalicznego ziarna, więc to widzicie podsumowanie dobre. Aż nie zdążyłem. Dobrze, że komp w miarę przyzwoicie odpalił, bo przyzwyczajeni do różnych problemów czekacie, które tutaj były, się manifestowały. Także wybaczcie, z tego powodu ta ważka dzisiaj jeszcze, bo widzicie, wszystko iluzja. Iluzja, że budzik zadzwoni, jak ma zadzwonić, jak nie nastawione. A no widzicie, były różne konkluzje tutaj na czacie. Dziś zmieniam swoje myśli i sposób rozumowania. No najwyższa pora. Dopóki nie poczuję się wolny i niezależny w swoim wnętrzu. Dopóty nie... Ach, coś źle przeczytałem. Dopóki nie poczuję się wolny i niezależny w swoim wnętrzu, dopóty nic nie zmienię na trwałe, lecz nadal będę skazany na udrękę i na budzik. No widzicie. Wolność jest aktem dojrzałości życiowej. Tylko dojrzały ceni środowisko. Dziś uwalniam się od przesadnych zabezpieczeń. No to stwierdzenie ostatnie, dość ważne. Uwalnianie się od przesadnych zabezpieczeń nie jest wcale łatwe. Często zranieni milion razy. Wcale nie mamy ochoty uwalniać się od czegokolwiek. Często nie zdając sobie sprawy, jakie mury zbudowaliśmy, żeby nie być zranionymi jeszcze raz. Nie wiadomo, który już to raz. Często też ta ilość zranień... Boże, słowo mi uciekło. Niknie, tak? Gdzieś w mrokach niepamięci naszej. Czasami takie treści też warto przemyśleć. Odnośnie testu naszego... No, widzę, szaleniec tutaj szybko rozszyfrował. Trzeba było puścić jakiś myślokształt, że nie włożył budzika, nie zastanawiałbym się tyle czasu. Mam bardzo mało światła, bo okno nieduże w sypialni i dlatego szybciej ta konkluzja nie była, tym bardziej, że niespecjalnie otwierałem oczy. Dobra, nie będę się tłumaczył, zaspałem po prostu. Słuchajcie, odnośnie testu, jak ktoś jeszcze chce, to niech wrzuci. Bo dzisiaj chyba już nie będę poświęcał temu czasu, bo już przemyślałem wczoraj 4 osoby, jeszcze jedna mi na maila wrzuciła. Ciekawe te wasze, ale bardzo pozytywne powiem, ale jeżeli ktoś jeszcze nie ma, tylko czekał, bo to niby takie przygotowanie było wczoraj, to niech wrzuci na czacie kolory i jeszcze chcę w tym uczestniczyć oczywiście, kolory i w jakiej kolejności to szło. No i dzisiaj jak to komuś się jeszcze wyjawiło, bo w portalowym dniu w nocy
przełomowej z niebieskiej spektralnej nocy właśnie wczorajszej na żółte krystaliczne ziarno portalowe jeszcze może się komuś ujawniła. Nie tylko piątka, jak czemkowi innym kropka. Może jeszcze jakiś tam coś obok albo wpisane w którąś z tych figur jakiś element mogło tak być. Słuchajcie, czy mnie w ogóle to słychać? Bo może ja znowu do puszki nadaję. Halo, halo. A, słychać, no to dobrze. Bo już teraz to chyba bym pasknął śmiechem. Dawaj, dawaj z tymi wariantami. Jak to do mnie? A. Dobra. To te warianty to zostawię. Może z grubsza tylko omówię. Natomiast to rozkodowanie, ponieważ tego troszeczkę jest, a to wcale nie jest takie w dwóch słowach, to powiem tytułem zaspokojenia pierwszego pierwszej fali ciekawości, że w tym teście te figury konkretne rzeczy symbolizują. Kwadrat jest, jeszcze zaraz, kwadrat różowy, szaleniec się tutaj wpisane, koło żółte. Dobra. Czyli wszyscy tak samo, wszyscy wpisywali w kwadrat. To w sumie bardzo pozytywne, że jest wszystko to wpisane do środka, bo to znaczy, że nie szukacie specjalnie na zewnątrz rozwiązań i stoicie w miarę mocno na ziemi, bo kwadrat to można powiedzieć przejawienie naszego materialnego tutaj świata, ta nasza trzecia gęstość. Koło to umysł, a trójkąt to wzrost, czyli duch, rozwój. Czyli to koło symbolizuje połączenie w pewien sposób tego naszego materialnego świata z rozwojem, z duchem, którego każdy z was tutaj szuka wewnątrz siebie. Bo gdyby to samo było opisane na kwadracie, no to by się okazało, że nie każdy. Teraz już mogę mogę powiedzieć i to jest bardzo fajne, bo myślałem, że wcale tak nie będzie. Liczę, że nikt się nie zasugerował. Ale nawet jak się zasugerował, no to może akurat w fali wolności się połączył właśnie z taką wersją, bo to bardzo istotne, gdzie my szukamy tego naszego wzrostu, tego naszego rdzenia w pewien sposób. Oczywiście informacje zawsze przydatne są z zewnątrz do tego często, ale chodzi o to, żeby te wszystkie informacje weryfikować z samym sobą i tam rzeczywistego wzrostu, rzeczywistego rdzenia, rzeczywistego Boga, rzeczywistego... Każdy tam sobie swoje słowo w zasadzie musi umieścić, a w zasadzie to nie chodzi o słowo, bo ta przestrzeń, która jest z nami, jest w zasadzie czystą świadomością, więc czy ją nazwiemy świadomością, czy jakimś innym słowem,
jest to mało istotne. Warto sobie tylko zdawać z tego sprawę, że ta przestrzeń, mimo że jest w środku w pewien sposób, to rozrasta się w nieskończoność. Aż do granic wszechświata. W zasadzie wszechświat też nie jest tutaj granicami, no ale to jest jakaś tam przyszłość. Chociaż teoretycznie jest to możliwe bardzo, bardzo szybko. Dla ducha, dla świadomości nie ma granic, oprócz tych, które istoty zamanifestowane we wszechświecie zbudują. Jak odrzucą te granice, to okazuje się, że to wszystko jest iluzją, dlatego ta ważka jeszcze nas tutaj wspomaga w tej fali wędrowca. Ja myślę, że bardzo owocna, słuchajcie, ta fala również dla was. Jeszcze przypomnę, co ona tu nam przyniosła, szczególnie jeszcze to, co ten nasz 12 dzień portalowy, więc zaznaczam, może być mocny. 12 dzień pokazuje, że chcąc znaleźć sens życia, trzeba najpierw uporządkować swoje myśli. I jeszcze to, co istotne w tej fali. Przejęcie odpowiedzialności za siebie i swoje czyny oznacza, że nikt nie może ukrywać się za imieniem drugiego, zasłaniać legitymacją władzy, wspierać autorytetami, by w ten sposób usprawiedliwiać swoje działania. Wszystko, co czynisz, jest twoje własne. Nie ma winnych na zewnątrz. Jesteś tylko i wyłącznie ty. Czerwony wędrowiec wzywa cię, abyś swobodnie szedł po linii czasu, bez rozpinania pomocniczych sieci. Idź przez życie z ufnością i nie pozwól leżeć odłogiem polom świetlanym i marnować się twoim talentom. Śmiało przekraczaj poza dozwolone horyzonty trójwymiarowych ograniczeń. No i tyle. To tylko tak tytułem przypomnienia. Bo słuchajcie, to bardzo mocna fala, jak myślę, że każda wcześniejsza i każda kolejna tej pierwszej matrycy Tsolkin po końcu czasu. Słuchajcie, ponieważ jest to dzień portalowy, można powiedzieć ten słynny dwunastka, okrągły stół. A mamy już taką mocną wiosnę, przynajmniej u mnie wczoraj 20 stopni, jeszcze teraz zdążyłem popatrzeć w tym obłędzie spóźnienia przed audycją 6 stopni, no to nie specjalnie wiele, ale o 12 było jeszcze 10, więc już w zasadzie taka dość ciepła, przełamało się, przedwczoraj było 3. Dziś prawdopodobnie będzie jeszcze cieplej, chociaż zobaczymy, bo idzie ku pełni. Ale czuję, że jest cieplej wszędzie i to prawdopodobnie będzie takie mocne uderzenie w portalowym dniu na fizyczność. Więc proponuję, każdy, kto ma dzisiaj jakieś tam mocne zajęcia, nie zostaje sobie na luzie, nie wiem, w domu, a jednak większość gdzieś tam matrixowo jest zahaczona siłą rzeczy, to niech sobie zrobi po audycji, bo to jeszcze na tyle wcześnie, takie uwalnianie różnych rzeczy, jeśli czuje, że jest potrzeba, a nawet jak nie czuje, to niech sprawdzi, czy przez przypadek w
tym żółtym, można powiedzieć, dojrzałym kinie, jeszcze portalowym i w 12 dniu fali, nie jest potrzebne jakieś głębsze uwolnienie, bo to w pewien sposób może nas bardzo wzmocnić, a oddziaływanie tego w pewien sposób zewnętrza pogodowego świata na nas może być bardzo silne dzisiaj szczególnie. Bo to jest, przypuszczam, wszędzie, przynajmniej w Polsce, ten pierwszy dzień, kiedy jest taki mocny atak, bo w pewien sposób jest to atak, taka konfrontacja już z bardzo wysoką temperaturą po tych spóźnionych wiosnach czy przedłużonych zimach i to może być dość mocno odczuwalne. I żeby właśnie nie ulegać temu, żeby mieć siłę, w pewien sposób odporność, żeby te systemy nasze, cała ta immunologia, żeby ją wspomóc, to warto jest uwolnić to wszystko, bo słuchajcie, nie wiadomo, co gdzie jest zaczepione, w pewien sposób też tutaj w audycjach stymuluje w jakiś sposób ten proces u was, choćby informacją. Ten test w pewien sposób też tutaj takie ma za zadanie, choć kiedy się zaczynał, to wcale nie do końca wiedziałem, do czego on doprowadzi, bo to taki dość szamański proces się z tego robi. O, jeszcze ktoś się pojawił. A jeszcze kwadrat. A nie, jest, przepraszam. Myślałem, że to nowy wpis, a to Aliny, przepraszam. Także słuchajcie, po prostu taka głębsze wejście w siebie, coś w rodzaju medytacji i słuchajcie, najlepiej na oddechu to zróbcie, niekoniecznie jakieś tam szukajcie wejścia w ten trójkąt mocnego, medytacyjnego, lepiej jest zacząć po prostu głęboko oddychać i to niech oddech doprowadzi was tam, gdzie jest najlepsze miejsce dla was, bo kiedy wybieramy się gdzieś bez oddechu, to często dochodzimy do różnych swoich ograniczeń, ale bez oddechu ciężko jest nam cokolwiek uwolnić. Mnóstwo różnych technik jest i często się mówi medytuj, medytacja i tak dalej, nieraz już o tym mówiłem, ale kiedy tracimy to, co daje nam życie, to nic, te techniki i nic te miejsca, w które dotrzemy specjalnie w nas ani nie zmienią, ani nie dadzą nam oglądu. Słuchajcie, oddech to życie na każdym poziomie, na każdej gęstości i w każdej formie przejawienia. Bez oddechu nie ma wzrostu, nawet świadomość w pewien sposób jest powiązana z oddechem. Świadomość ta nasza właściwa, kosmiczna, świadomość naszej w pewien sposób duszy. Kosmiczne cykle też funkcjonują na zasadzie oddechu. Po każdym wydechu w zasadzie następuje wzrost. Czyli jak gdyby wdech na większym przejawieniu, większym obszarze. Może się tak okazać, że z tym oddechem połączycie się z większym swoim fraktalem kiedyś w końcu i to może być takie bardzo spektakularne. Doświadczenie. Ciekawy jestem, czy ktoś z was tutaj, bo na pewno sobie sprawdzaliście to, jest w 12 krystalicznym tonie bilansu urodzony. To znaczy, czy w kin urodzenia ma, jego kin urodzenia jest w 12 tonie. Jak ktoś jest,
to niech da znać. Chyba że jest ktoś, kto nie sprawdzał sobie, no to może też wrzucić, to potem sprawdzę. Bo to już nie w audycji. To wtedy trzeba datę urodzenia. W dwunastce zakodowana jest mistyczna prawda, wypływająca z polaryzacji. Tryska stąd siła wytrwałości, wspierająca cię przez całe twoje rytmicznie pulsujące życie. Żyjąc w świecie polaryzacji i wiedząc, że wszystko przynależy do jednej wielkiej całości, uchwyć swoje osobiste wzorce. Polaryzacja jest hologramem stworzonym przez nałożenie na siebie różnych światów i różnych rzeczywistości. Siła dwunastki próbuje objawić ci tę prawdę. Poznanie jest kwestią zdolności postrzegania. Poszukaj, gdzie tryskasz siłą przebicia, gdzie zachowujesz swobodę pomimo komplikacji i pozornych ograniczeń. Kiedy czujesz się wolny? Wykorzystaj bieguny polaryzacji do rozpoznania samoograniczających cię zasad. Jako członek świetlanej rodziny przyciągnij do siebie mistyczną mądrość, połącz oba bieguny. Rozszerz siłę ducha, siłą ducha horyzonty swojego życia. W polu tonu dwunastego każda fala osiąga swoją dojrzałość. Słowo krystaliczny oznacza tutaj jasność spojrzenia, klarowność obrazu, możliwość wglądu w części składowe. Zdjęcie rentgenowskie, to jest taka metafora, tonu dwunastego pokazuje nam, o co chodziło w całej fali. I tak jak dalece uwikłani byliśmy w powiązania karmiczne, tak objawia to siła podglądu. Anapia, suma cyfr daty urodzenia to nie jest ton według Colkin, więc pewno też nie wiesz, więc rzucajcie te swoje daty urodzenia, bo widzę, że nie wszyscy wiedzą, ale nie będę tego już dzisiaj, sprawdzę to po audycji i może nam się to uda rozwiązanie jutro, choć to by było za długo, albo może dogram jakąś specjalną część, albo wcześniej uda mi się nie czekać na bucik, tylko wstać, bo gdybym dziś to zrobił, to pewno bym zaczął za 25, a nie o 5 do 6, no ale już jestem przyzwyczajony, że się budzę wcześniej. No i widzicie schematy, łącznie ze schematem czekania, aż coś zadzwoni, niekoniecznie prowadzą do punktualności. Choć punktualność to iluzja, jak widzicie dalej. No cóż, moi mili. Z dojrzałym spóźnieniem w 12 fali, ale jakoś się udało. Życzę wam dobrego dnia. Pamiętajcie zrobić sobie, jak ktoś oczywiście ma chęć, ale namawiam, bo już wczoraj widziałem, że po prostu szaman w końcu chciał nie mieć by racji, ale konstrukcja zdaniowa, ale takie mam wrażenie, że tutaj znowu się okaże, że to prawda. Ale odrzucajcie, bo to w pewien sposób taki program, więc nie wierzcie do końca szamanowi w to, co mówi teraz, ale no w pewien sposób aura stymuluje właśnie taki proces uderzenia po ludzkich polach i właśnie to może być ten moment, kiedy bardzo odczujemy właśnie to rzeczywiste przesilenie pór roku. Rzeczywistą zmianę czasu, która była no już ile? 2, prawie 3 tygodnie temu, ale słuchajcie, jeszcze się właśnie przez to, że tak długo trzymała zima, nie przestawiliśmy. Już wczoraj widziałem kilka osób, a z bardzo niewieloma miałem do czynienia, wczoraj akurat,
które właśnie bardzo to odczuły i można powiedzieć, nie wiem co się stało, było w ten i nagle po prostu gorączka, wszystko i nie wiadomo co. I to nie jest, i przypuszczam, że nie będzie jakiś tam atak grypopodobnej, grypy transformacyjnej, tylko po prostu takie mocne uderzenie po polo, które może się takimi rzeczami objawić. I żeby tego uniknąć, to właśnie warto jest pouwalniać te pola, bo wtedy jesteśmy silniejsi, wracamy do swojego centrum, nasz system immunologiczny przejawia się troszkę na wyższym fraktalu, choć niekoniecznie na tym najwyższym, bo teraz jest trudny okres właśnie, bez względu na dzisiejszy dzień. I warto to wspomagać. Jak ktoś używa jakieś naturalne specyfiki, bo nie na chemię nie namawiam, to też warto dzisiaj taką podwójną dawkę, nawet nie wiem, sobie walnąć jakąś witaminę C, czy naturalną, czy nawet apteczną. Tak profilaktycznie po prostu, profilaktycznie. Albo 3 cytryny. Albo ktoś może mieć jeszcze jakieś inne pomysły. Także słuchajcie i wszystkim domownikom najlepiej. Tak, 3 dni pod rząd przy okazji przejścia do następnej fali, bo następna fala to fala biała. Chyba pies, zaraz sprawdzę. Nie, łącznik. Siła przemian. Najlepszy czas oderwania się od przeszłości. Kto jeszcze tego nie zrobił w fali wolności, bo to jest najlepszy. Uwolnić wszystko w fali wolności to jest wspaniała, wspaniała rzecz. Wtedy nie dotykają nas już mocne siły, które w białych falach czy w białych kinach, w dniach z białym kinem występują. Dobrze, słuchajcie, bo tak jeszcze będę mógł długo, jak nie zakończę, więc chyba wszystko powiedziałem. Wszyscy, co spóźnieni, wrzucili swoje daty i tak dalej, ok. No i do zobaczenia jutro. Powiem, jaka to godzina. Jeszcze lecimy do końca fali na pewno według godzin. Dziś jest, to znaczy jutro jest 18. Czyli 5:28:33 sekundy. Kazimierz Wschód Słońca. Życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia.